Mama podzieliła się ze swoim synem lodem. Reakcja dziecka powala na kolana. Film, na którym dziecko próbuje deseru po raz pierwszy, bije w sieci wszelkie rekordy popularności. Mama na szczęście nagrała całą sytuację, która teraz stała się hitem w sieci. Wyjątkowo zabawna reakcja małego dziecka rozkłada na łopatki. Nic śmieszniejszego już dzisiaj nie zobaczycie. Mama sfilmowała, jak jej dziecko po raz pierwszy je loda. Rodzice wybrali się na zakupy ze swoim małym dzieckiem. W pewnej chwili ojciec postanowił podzielić się z małą córeczką lodami. Był to pierwszy raz, kiedy miała przyjemność zajadać się tym wspaniałym deserem. Blakelle ma zaledwie 9 miesięcy i zareagowała w wyjątkowo nietypowy sposób. Mała dziewczynka, która po raz pierwszy dostała do spróbowania loda, z miejsca zachwyciła się jego smakiem. Na twarzy dziewczynki malował się zachwyt i zdziwienie, a smakował jej tak bardzo, że postanowiła chwycić kulkę swoimi maleńkimi rączkami. Zabawne nagranie podbija sieć. Nagranie, które opublikowała w sieci mama Blakelle, bije w sieci rekordy popularności, a ona sama została poproszona o udzielenie wywiadu dla Todai, w którym ze szczegółami opowiedziała o całej uwiecznionej tam sytuacji. Z ręką na sercu, nie mam pojęcia, czemu właściwie zaczęłam to nagrywać. Nigdy nie robię takich rzeczy. Siedziała na kolanach mojego męża, tyłem do mnie. Nagle usłyszałam jego śmiech. Śmiał się z jej miny po tym, jak dał jej spróbować loda. Poprosiłam, by ją odwrócił. Też zaczęłam się śmiać i pomyślałam, że to nagram, powiedziała mama dziewczynki. Dzisiaj grzeje, 1. Wzruszający apel w sprawie pogrzebu Pawła Królikowskiego. Przekazała go serialowa Lucy z Rancha 2. Podczas badania USG lekarz za nie mówił. Po chwili kobieta zalała się łzami. Dziecko stało się już małą gwiazdą w mediach społecznościowych. Internauci czekają, aż Blakelle będzie próbować kolejnych przysmaków, nie mogą doczekać się jej reakcji. Najlepsze newsy dnia, źródło, Gazeta. Po następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.